show. Także proszę Państwa, to jest manipulacja. Kościół katolicki dobrem nie zwycięża zła, tylko po prostu prowadzi wojny, prowadził wojny. Oko ci wydłubał, rękę ci obciął, na stosie spalił. Przecież to jest jasne, że jeżeli ktoś używa siły do walki, jakiejkolwiek walki, używa siły, to w ogóle nie ma mądrości. Jest głupi, mówią. Mówią, że jest debilem. Bardzo często się tego słowa używa, że ktoś frajer, że ustępuje, to mało, ale że walczy dobrem, że walczy Biblią w ręku, że idą świadkowie do ludzi ze Słowem Bożym w sposób niesamowicie inteligentny, przemyślany. Już teraz to w ogóle, skoro XXI wiek, no ale świadkowie Jehowy obrali Arkę Noego jako Anglo-Amerykę, Białystok i tylko stamtąd jeszcze mogą do Was tutaj przybyć na krótko, na chwilę, by porozmawiać. Także masz ostatnie szanse, są ostatnie szanse przed Armagedonem. Natomiast wracając do tej piosenki, chcą troszeczkę pobawić ludzi, tak, Wochenende, weekend, od środy do poniedziałku, chlanie wódki, picia. Wiem, że teraz mówią, żeby nie pić, ale jak ktoś chlał, to będzie chlał. No i popierają tych, którzy chlali, na wernisażu ważą takie typy, proszę Państwa, grupowo się jednoczą, się łączą, jeszcze żeby komuś w łeb przyłożyć. No właśnie w ten sposób zginął Jezus Chrystus z rąk Żydów, jako Żyd, jako ten, który do Żydów był posłany, no ale na Żydach się nie miało skończyć i nie miało zakończyć, no bo nawet Abraham jeszcze nie był Żydem, proszę Państwa, skoro ludzie są dziećmi Abrahama ze względu na jego wiarę, a Żyd to wierzący, no to możesz zrozumieć, dlaczego od Żyda się nie zaczęło. A no właśnie, bo różne bajki opowiadają, że Żydzi święci to jest normalny naród. Bóg wybrał taki naród i od niego wcale nie zaczął, ale przejściowo i potem na czym miało się skończyć? Na ludziach ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion, języków, nawet w Apokalipsie czytamy o Wielkiej Rzeszy. Także proszę Państwa, no trzeba dobrem oczywiście zwyciężać, no ale to co robiły kościoły w średniowieczu, to już naprawdę nikt nie prześcignie.